Gdzie byli rekordziści przez pierwszych 30 minut tego spotkania, jak sądzisz? Chyba jeszcze w okresie przygotowawczym, tak pół żartem, pół serio, ale trzeba powiedzieć, że młodzież z Górnika na początku postawiła mocne warunki i trudne. No ale myślę, że w kwestii tego było, aż okrzepniemy na tym boisku naturalnym, bo jak to bywa po całym okresie przygotowawczym, sztucznej nawierzchni, myślę, że po prostu potrzeba było tego czasu, żeby się obyć z tą murawą i myślę, że w drugiej połowie już to lepiej wyglądało. Wspominasz o młodzieży Zabrze, natomiast nie da się nie zauważyć znaczącego, wyraźnego elementu ekstraklasowego także na boisku w Zabrzu Mikulczycach. No tak, no były tu chłopaki z ekstraklasy, myślę, że robiły co mogły, ale jak to już nieraz pokazało, myślę, że nie ma dużej różnicy w ekstraklasie i w trzeciej lidze. Jak zawodnicy schodzą z ekstraklasy, to tej przepaści nie widać i myślę, że od nas nie jeden chłopak młody też mógłby tam spróbować na treningach obyć się i myślę, że dałby radę po pewnym czasie. 40, blisko 50 minut drugiej części spotkania w wykonaniu Marka Sobika. Dobre zawody. No, myślę, że nie mi to oceniać, aczkolwiek wynik mówi sam za siebie. Wyciągnęliśmy to z 2-0 na 2-2 i myślę, że poniekąd zrobiliśmy, nie wiem, taki, można powiedzieć, punkcik. To myślę, że poniekąd zdobyliśmy prezesowi na urodziny. Także wszystkiego najlepszego, prezesie. Szymon Szymański, który dzisiaj wybiegał chyba najwięcej kilometrów ze wszystkich ludzi na stadionie w Zabrzu Mikulczycach. Miło mi to słyszeć. W takim razie dobrze przepracowałem zimę, skoro pan tak mówi. Tak pół żartem, pół serio, a tak bardziej serio, no to trzeba było się dzisiaj dużo nabiegać. Wiadomo, zeszło dużo tutaj chłopaków z ekstraklasy. Wiadomo, że to jest duża jakość piłkarska, aczkolwiek myślę, że fajnie zagrać przeciwko takiemu rywalowi. Kilka, może kilkanaście minut nawet spędziłeś w drugiej części gry jako drugi napastnik. To zrządzenie losu, przypadek czy zamysł taktyczny? To znaczy, powiem tak, no przegrywaliśmy 2-0, nie mieliśmy nic do stracenia, także troszkę wyszedłem tutaj troszkę wyżej pograć z Marcinem Wróblem, no i przyniosło to pożądany efekt, także podwójna radość. No ale nie sposób nie zauważyć tego, że przez pierwsze pół godziny tego spotkania byliście w stanie totalnej apatii. No można powiedzieć, że nie dojechaliśmy na te pierwsze pół godziny, bo nasza gra była taka senna. Było mało argumentów, mało konkretów i nic nie zapowiadało, że ta druga połowa będzie tak dobrze wyglądała, ale super, że właśnie tak się stało, bo w przerwie powiedzieliśmy sobie parę takich mocnych słów i przyniosło to efekt. Jakie oblicze rekordu zobaczymy w meczu z Fotohigieną? To z drugiej części spotkania, czy niestety z pierwszej połowy? Miejmy nadzieję, że to z drugiej połowy. Myślę, że gdzieś tam lepiej rozpoczniemy ten mecz tutaj kolejny, tą drugą kolejkę i od początku ruszymy i zdobędziemy 3 punkty.